odpowiedniego układu programowania, marginesów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego, czym dysponuje elektronika, nie mówiąc o tym, że takie urządzenie wystarczy włożyć do niewielkiej torby i warsztat pracy, na przykład dziennikarza, jedzie już razem z nim w małej walizeczce. A ja wchodzę z wielkim hałasem. Nie, oczywiście byłbym niesprawiedliwy wobec siebie, gdybym się nie przyznał, że tylko przez przekorę walczyłem o te czcionki. Choć ludzie, którzy zajmowali się szybkimi elektronicznymi maszynami do pisania, o czcionkach długo nie zapominali. Firma IBM na przykład stosowała tego typu kostkę z kształtami liter na powierzchni. Latało to po papierze, odbijało poszczególne litery, było bardzo szybkie. Firma Facit, także firma Olivetti stosowały taki zbiór czcionek w postaci rozety. To wszystko było dobre w maszynach, które można by nazwać drukarkami znakowymi, ale tak naprawdę przełomu dokonały te urządzenia, które w tej chwili właśnie ostro w studio hałasują. Dziwny to dźwięk, bo dziwnie to pisze. Może pisać tak na przykład, wykorzystując kolorową taśmę i tworząc nawet 7 barw tekstu. Może pisać tak. Pisać tak, że widać poszczególne punkty, z których składają się litery, ale także tak, że punkty owe już są nie do rozpoznania przez oko w trybie tak zwanym NLP, podwyższonej jakości pisania. Widać zresztą, że potrafi również rysować. Może pisać tak, tworząc rysunki, wykorzystywać jedną z 6 krojów czcionek, które oczywiście zakodowane są w środku maszyny, no bo każda z tych maszyn posiada swój własny procesor i swoją własną elektroniczną pamięć. I produkować można teksty, które składają się z jakby ogromnej ilości czcionek, a element wykonawczy ciągle ten sam. Także wielka drukarka. To wszystko są drukarki firmy Star, która jest jednym z największych producentów na świecie tego typu urządzeń komputerowych. Co tu właściwie pisze? A głównym elementem wykonawczym jest taka głowica. Dziewięć igiełek napędzanych elektromagnetycznie, sterowanych komputerowo, tak, że zostawiają na papierze ślad tam, gdzie każe im komputer. I z tych śladów buduje się litery, z tych śladów buduje się rysunki. Jeśli potrzebne są większe szybkości i doskonalsze rysunki, zamiast 9 igieł stosuje się głowice 24-igłowe. Widać, jak tam w środku prowadzone są igły. No i obudowa zawierająca elektromagnesy napędzające igły, która oczywiście musi znakomicie odprowadzać ciepło, bo prądy są w tym przypadku zupełnie niezłe. Ale co ciekawe, okazuje się, że już można było pójść dalej. Jeśli wszystko daje się napisać na papierze z takich punktów odbijanych przez igiełki, to można w ogóle wyeliminować igły i posłużyć się czystymi, barwnymi kropelkami tuszu. Bez igieł, bez najmniejszego nacisku, bez względu na rodzaj podłoża. Swego czasu strumyk atramentu pobity został na głowę przez odcisk matrycy, ale stare idee wracają. Nowa technika oparta jest na niezwykle prostej idei. Wibracje rozdzielają delikatny strumyk atramentu na pojedyncze krople. A dalej rozpoczynają się czary elektrostatyki. Odpowiednie elektrody obdarzają atramentowe pociski porcjami ładunku elektrycznego. To wystarczy, by w elektrycznym polu ich tor uległ zakrzywieniu. Zasada jasna jak słońce, ale realizacja stała się możliwa dopiero przy komputerowym sterowaniu polami,
Dopiero szybki procesor był w stanie tak dobierać napięcia elektrod, by krople lądowały w dokładnie określonym miejscu. Z 17 kapnięć powstaje litera E. Tak pracuje elektroniczna stalówka. Komplikacja zdaje się sięgać absurdu, ale w taki właśnie sposób pojedynczy strumyk jest w stanie napisać ponad 1500 znaków na sekundę. A szybkość jest tu tylko jedną z zalet. Narodziny tekstu, jego poprawianie i doskonalenie dzieją się, jak przystało na wiek komputerów, na ekranie. Ale gdy tekst jest gotów, nie ma problemu, by jednym uderzeniem w klawisz zmienić krój i wielkość liter. Nie ma też problemu, by tekst skopiować choćby milion razy. Zdolności, którym nie dorównuje wiele sporych drukarni i na dodatek żadnych zużywających się mechanicznie części. Strumieniowe drukarki jeszcze nie podbiły świata, ale przestały już być prymitywną laboratoryjną zabawką. Już istnieją egzemplarze handlowe. 6 strumieni zamiast jednego. Mogą wytwarzać nie tylko litery, ale symbole i znaki graficzne o dowolnych kształtach. Wszak to tylko kwestia oprogramowania. Krople zmniejszyły swe rozmiary do wielkości mikroskopowych. Ich rozróżnienie staje się praktycznie niemożliwe. A szybkość pisania... Naprawdę nie polega to tylko na szybkości, no bo jeśli drukarki mogą wszystko, to przede wszystkim trzeba mieć narzędzie, które to wszystko im przygotuje, tak? Teraz nowoczesna maszyna do pisania to jest coś takiego. Komputer, program zwany edytorem tekstu i tu dokonuje się właściwego dzieła twórczości, a potem przez jedno naciśnięcie guzika w trybie wysokiej jakości dokonuje się wydruku gotowego, poprawionego, przepracowanego tekstu. To jest ta współczesna redaktorska maszyna do pisania. To można by nazwać, że jest to współczesna zabawka dla redaktora, ale skoro przyjąć ten argument, że drukarki i komputery wydoroślały, to oczywiście wcale nie zdziwi nikogo fakt, że istnieją takie systemy jak ten. Noszą one angielską nazwę desktop publishing, nie ma jeszcze dobrego określenia polskiego, ale można by z pewnym przybliżeniem powiedzieć, jest to system publikacji na biurku, system drukarski na biurku, gdzie można dokonać wszelkich niezbędnych operacji związanych ze składem, łamaniem, aranżacją tekstu i tak dalej. Na przykład, czy mógłby Pan tę linijkę, polska wersja językowa, zmienić, żeby była może ona bardziej czytelna, czyli na przykład grubszy druk, dobrze? Oczywiście. Raz wprowadzony tekst możemy bardzo łatwo modyfikować w dowolny sposób i właściwie bez końca. Bardzo prosto się to robi. Trzeba zaznaczyć zakres, w jakim to będzie przeprowadzane i później odpowiednie parametry właśnie włączyć. Tak jak teraz, tylko większą czcionkę, tak właśnie, dobrze? Większą czcionkę pochyloną i wytłuszczoną. I to jest właściwie moment, żeby teraz dać odpowiednią dyspozycję, wydrukować to, a poprawiona wersja wygląda tak. I wystarczy odpowiednia instrukcja print, żeby drukować teraz to w setkach egzemplarzy, nie tylko w takiej formie, ale mogą to być broszury, skrypty, książki, najróżniejsze po prostu wytwory poligrafii, prawdziwej poligrafii. Teraz będziemy to drukować. Wzorki, linie i błyski. Każdy obraz, nawet wizja cywilizacji, malowana jest promieniami światła. A od 30 lat umiemy już błyskać sensem. Zbudowaliśmy maszynki o unikalnej precyzji i mocy. I nadszedł czas, gdy promień lasera odkryli również drukarze. Najpierw były zabawy w wypalanie wzorków, a potem pomysł, by głębokością brust nadać sens drukarskiego. Ulotne wrażenia zmysłów przeniesione na papier sprawiają wrażenie ciągłości, choć naprawdę składają się ze zbiorów barwnych punktów związanych w logiczne ciągi. Tę prawdę z dziecinną łatwością ujawnia każdy mikroskop.
To niezły system, ale ogromnie pracochłonny. Wykonanie klisz drukarskich pod offsetowy barwny druk, zdjęcia, wymagało użycia optyki, mechaniki precyzyjnej, a przede wszystkim zjadliwej chemii, trawiącej wzory w metalowych płytkach. A rozwiązanie czekało. Czyste, bo czysto optyczne. Wyrafinowany analizator krok po kroku odczytuje z negatywu barwy i analizuje ich intensywność. Tak uzyskuje się informacje do sterowania głowicą laserową. To, co analizator zobaczył na matrycy, promień lasera wypali w plastikowym bębnie. Im bardziej intensywna barwa, tym głębsze i bliższe sobie będą kratery. I drukarska klisza powstanie w jednym technologicznym zabiegu. Szybko, łatwo i ekonomicznie. Wszystko dzięki pomysłowemu skojarzeniu widzącej maszyny z potężną i cienką jak sztylet wiązką światła. Pomysł ma już kilka lat, ale ciągle w drukarniach uznawany jest za nowość, a my wspominamy go z zupełnie innego powodu. Tak, my go wspominamy z powodu tej maszyny, która jest skojarzona z tym tutaj systemem. Zenku, ty też masz jakiś taki układ typu desktop publishing, prawda? To samo, co poprzednio pokazywane. Tak, maszyna jest może odrobinę bardziej mocarna, może bardziej zresztą znana na naszym rynku, bo to komputer typu AT, prawda? Czy XT jeszcze? Nawet XT. Tekst reklamowy, między innymi widzę skład tekstów, książek, folderów. Możesz robić druk, dodawać grafikę. Grafikę na przykład, jak taki znak. O, taki znak, jeśli to ma być reklama, to taki znak, słuchaj, do tego wszystkiego mi tutaj wprowadź. Tak jest. No i ładnie skomponuj tę stronę, a ja może króciutko opowiem tylko o tej maszynie. To jest drukarka wykorzystująca do powstawania efektu promień lasera. Promień lasera, który sterowany komputerem zostawia na specjalnej światłoczułym bębnie znaki i te znaki dalej techniką podobną trochę do tego, co stosuje się w urządzeniach kopiujących typu kserografów, przenoszone są na kartę papieru. I kiedy już drukarka zostanie nafaszerowana informacją, z szybkością 8 stron na minutę może tę informację wyrzucać. No ale wyrzucać. Najważniejsze jest jednak co innego, mianowicie te znaki mogą być stawiane niekoniecznie na białej kartce papieru, ale na przykład na folii i w ten sposób powstaje wzór do tworzenia matryc offsetowych, które są stosowane w normalnej poligrafii. I koło jak gdyby się zamyka, to znaczy przez ten okres dziwnych drukarek, igieł, wracamy znowu w zaskakujący sposób przez promień lasera do wynalazku Gutenberga. Po prostu genialne wynalazki mają swoje miejsce w każdej rzeczywistości i o każdym czasie.